Marek Papszun odchodzi z Rakowa Częstochowa. Cześć, witajcie, kanał 365 Dni o Piłce i dzisiaj kilka słów o tym, co wydarzyło się przed kilkoma godzinami na konferencji prasowej w Częstochowie. Zanim jednak dwa słowa o tym właśnie o czym będę opowiadał, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, a także nie zapomnijcie o lajkach w górze pod materiałem. Nie ukrywam, miałem dzisiaj plany nagrać zupełnie inny materiał na temat tego, kto może spaść, natomiast decyzja w sprawie odejścia po sezonie Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa spadła jak grom z jasnego nieba. Konferencja co prawda była zapowiadana, dwa dni temu Raków wrzucił takiego posta, że właśnie dzisiaj odbędzie się konferencja dotycząca przyszłości tego klubu, natomiast spodziewano się raczej komunikatu, że Marek Papszun przedłuży swoją umowę, która wygasa w czerwcu 2023. Tymczasem bomba, duża sensacja, natomiast w tym materiale chciałbym to wszystko rozbić na czynniki pierwsze, a dodatkowo podać to, co chyba najbardziej interesuje wszystkich sympatyków polskiej piłki, a więc kto za Papszuna w Częstochowie. Kandydatów jest kilka i to właściwie zaraz po konferencji padły cztery nazwiska. Wszystkie polskie, wszystkie interesujące. Właściwie czwórka trenerów w zawodzie, zatem przybliżę wam na szybko te sylwetki, bo być może właśnie jeden z tych trenerów już wkrótce wejdzie w buty szkoleniowca Rakowa. Pierwszym trenerem, który tutaj podały media, będę się posiłkował informacjami od portalu Weszło, to jest Dawid Szulczek. Trener Warty Poznań, jego dorobek trenerski, czy właściwie bilans meczów za sterami Warty, to jest 21 zwycięstw, 12 remisów, 17 porażek. Łącznie bardzo ładna liczba, bo okrągła 50 spotkań w roli trenera Warty. Średnia punktowa 1,5, nie rzuca na kolana, natomiast patrząc na to, w jakim momencie Szulczek obejmował Wartę, była to połowa poprzedniego sezonu i no, musiał zespół utrzymać. Nie dość, że przede wszystkim nie spadła Warta, to uczynił z niej drużynę naprawdę walczącą o górne miejsca w tabeli, która potrafi grać z mocnymi rywalami, która jest taką drużyną nieprzyjemną. Doszukując się ewentualnie tego, czy realna jest szansa na to, by Szulczek zastąpił Papszuna i posiłkując się też słowami prezesa konferencji, pana Świerczewskiego, który powiedział o tym, że chciałby, żeby trener kontynuował wizję Papszuna, a więc przede wszystkim trójka stoperów z tyłu, no to tutaj wszystko by się zgadzało, bo Szulczek no, gdzieś tam oparł swoją myśl w Warcie na tym, że właśnie gra wahadłami, no i gra trójką stoperów. Innym trenerem, który tutaj podały media, jest Janusz Niedźwiedź, czyli obecny trener Widzewa Łódź. Aż 66 spotkań w Łodzi od początku zeszłego sezonu. 30 zwycięstw, 16 remisów, 20 porażek. Średnia punktowa 1,61. No, kto ogląda Ekstraklasę, ten doskonale wie, że Widzew był rewelacją rundy jesiennej. Na wiosnę radził sobie, czy właściwie radzi sobie cały czas dużo gorzej. Natomiast no, przede wszystkim Janusz Niedźwiedź potrafił awansować z tą drużyną z Ekstraklasy, a więc no, pewna analogia do Marka Papszuna jest, bo przypomnę, że Papszun objął Raków w kwietniu 2016 roku. Wczoraj miał bardzo ładną rocznicę, bo 7 lat odkąd prowadzi właśnie Raków i potrafił awansować z tą drużyną z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszej ligi do Ekstraklasy. No, gdzieś tam uzupełniał krok po kroku tą gablotę, bo zdobył on dwa Puchary Polski, dwa super puchary. Jest w tej chwili nasz najlepszy drodze do tego, by sięgnąć po mistrzostwo i ewentualnie kolejny, bo trzeci z rzędu Puchar Polski, a więc no, być może nawet 6 trofeów uda się zebrać Papszunowi w ciągu jego 7-letniej kadencji. Wracając do Niedźwiedzia, na pewno byłby to ciekawy trener, który również swoim pomysłem na grę mógłby pasować włodarzom Rakowa, no bo przecież Widzew również gra na trójkę stoperów i gdzieś tam gra przede wszystkim taka chęć gry w piłkę, bo mówił o tym prezes Rakowa. Pasowałaby włodarzom, bo no mówiono o to, że trener ma pasować do koncepcji klubu, aby to była piłka atrakcyjna, piłka szybka, drużyna, która no, będzie się w tej chwili co rok liczyła w walce o mistrzostwo. No bo trzeba jasno sobie to powiedzieć, że Papszun w ciągu swojej kilkuletniej kadencji stworzył w Częstochowie prawdziwego ligowego potwora. Innym kandydatem, i to jest kandydat już mniej oczywisty, nawet powiedziałbym spoza tej słynnej karuzeli, jest Daniel Myśliwiec, czyli 37-letni szkoleniowiec, który opiekuje się obecnie Stalą Rzeszów. Prowadzi pierwszoligowca od grudnia 2020 roku.
Łącznie zebrał 85 meczów na stanowisku trenera, 42 zwycięstwa, 20 remisów, 23 porażki, średnia punktowa 1,72. Natomiast obejmował Stal, kiedy ona grała w Ewiner drugiej lidze, awansował i jest w tej chwili Beniaminkiem na zapleczu. Cały czas Stal gdzieś tam ma realną szansę na to, by znaleźć się w barażach. Natomiast Myśliwiec, no to również, podobnie jak Szulczek zresztą, jest przedstawicielem trenerów młodego pokolenia. Ambicji czy takich zdolności trenerskich odmówić mu nie można. Na pewno byłby to pewnie nieoczywisty wybór, ale podkreślę tylko jedno, że poruszam się wśród trzech, to zaraz przedstawię czwarte nazwisko, natomiast pamiętajmy o tym, że jeszcze szmat czasu, Raków już nawet wybrał trenera, zostało to ogłoszone na konferencji, natomiast oczywiście nazwiska nie zdradzono. Wkrótce ma to się ujawnić, w poniedziałek bodaj ma odbyć się konferencja, czy ma pójść komunikat, kiedy dokładnie możemy spodziewać się wyłonienia następcy Papszuna. Nie wiadomo, czy to będzie któryś z tych trenerów, natomiast warto się właśnie skupić na tych głównych nazwiskach. Czwartym natomiast kandydatem, którego sugerują media, jest obecny asystent Marka Papszuna, a więc Dawid Szwarga. Wcześniej pracował również jako asystent w GKS Katowice. A propos generalnie sztabu trenerskiego, tutaj również warto się zatrzymać, bo na konferencji prasowej wspomniano o tym, że być może sztab w ogóle zostanie, bo ta decyzja o odejściu Marka Papszuna, jeżeli nie oglądaliście konferencji, dotyczy głównie, powiedziałbym, w teorii takich spraw pozapiłkarskich, bo tutaj Papszun nie miał na... miał oczywiście na stole ofertę przedłużenia i gdzieś tam ta batalia negocjacyjna trwała, natomiast podkreślił, że chciałby przez chwilę odpocząć, chciałby spróbować nowych wyzwań i ja to absolutnie rozumiem, no bo mówimy o decyzji co najmniej szokującej. Za chwilę, czy właściwie na pewno Raków założy mistrzowskie medale na szyję i za chwilę będzie starał walczyć się o Ligę Mistrzów, więc miał jakby wszelkie argumenty do tego, by zostać i budować i umacniać znów drużynę, natomiast postanowił odpocząć, być może poszukać nowych wyzwań, no co wie, co przyszłość przyniesie. To były cztery nazwiska, które tutaj zasugerowałem, oczywiście czytając odpowiednie media, doniesienia i przecieki. Obstawiam, że co najmniej jeszcze czterech, czy nawet więcej trenerów pojawi się, jeśli chodzi o ewentualnych następców Papszuna, być może kandydaci z zagranicy, bo cały czas poruszamy się po tym polskim podwórku. Z drugiej jednak strony niebywale interesującą kwestią będzie ewentualny nowy przystanek Papszuna, no bo to jest trener, który długo był związany z Rakowem, wcześniej prowadził kilka drużyn na niższych szczeblach. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy widziałbym go w jakimś polskim klubie, Legii, Lechu, etc. Raczej za granicą, ale no patrząc na to, jak i w ogóle ilu jest naszych polskich trenerów za granicą, no tutaj oczywiście jest taka, powiedziałbym, sprawa z gatunku science fiction, ale zobaczymy, bo udało się Papszunowi zbudować naprawdę gigantyczną na polską skalę drużynę w Częstochowie, a więc no gdzieś tam ewentualny przyszły pracodawca będzie mógł na to patrzeć, na jego, powiedziałbym, taką metodologię pracy, na jego ciągłość pracy, no bo 7 lat, jak zresztą sam Papszun powiedział, to nie jest tylko fenomen w skali Polski, ale w skali całej Europy. Podsumowując, czekamy, być może za kilka dni zjawi się w Częstochowie nowy kandydat, pojawi się na białym koniu następca Marka Papszuna i wszyscy będą w szoku. Gdybym miał obstawiać tak na teraz, no mam wrażenie, że Szulczek byłby najlepszą opcją z tych, które tutaj podałem, aczkolwiek no znamy historię zmiany trenerskich, ta słynna karuzela trenerska, czy ewentualnie jakiś kandydat za granicy, bo na pewno ciekawych trenerów jest sporo i sam prezes Rakowa potwierdzał, że w rozmowach z różnymi kandydatami gdzieś tam Noraków jest bardzo kuszącą opcją, patrząc na to, jak ten klub jest budowany, jaki jest solidny. Sprawy infrastrukturalne, no to pewnie jest jedyna pięta Achillesowa, natomiast ze strony czysto sportowej, no jest to absolutnie drużyna topowa w skali polskiej. Dzięki, dwa słowa ode mnie, co wydarzyło się w Rakowie i co być może się wydarzy, kto zastąpi Papszuna. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, nie zapomnijcie o lajka w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.